Siema, tutaj Bartek. A dzisiaj chciałbym zrobić So Many 64s. Chyba tak? Się to powinno czytać? Bierzemy sobie Mega Upload. Mega NZ, przepraszam. Mamy flag TXT. Ciekawe, czy nie będę miał nic takiego w download. Czy to się nałoży, nie nałoży? Easy. Dobra, co my tu mamy? Nic nie mamy, nie działa. O, dobra. Mamy jakiś... O kurczę, jakiś dłuższy. Dobra, weź mi to... Na tu nawet nie patrzcie, weź mi tą flagę, wytknij. Ty chodź mi. A, zrobimy CTF, len może być. Tu mi wklej. Konsolka. No i dobra, czym ty jesteś? O, skurwesyn. Prawdopodobnie będziesz BASE64. Tak kilkanaście razy, nie? Czyli to będzie po prostu pętelka, tak? Po prostu. No już, już, dobra. To po kolei. Weźmy sobie, spróbujmy tak. Jak się na początku to robiło, czyli... Czyli na początku clear, teraz nano, nie wiem, python.py może być. No i na pewno było import base64. Tak, base64. Dobra, na pewno musimy file otworzyć sobie i wziąć plik o nazwie, jaka jest nazwa? flag.txt. flag.txt. No i on ma być do odczytu. No i teraz go odczytaj, prawda? Czyli może być dupa równa się f.read. Ten? No i wyświetl mi dupę. Dobra, to się udało. Jeszcze chmod plus x python. A jeszcze mogę tak fajnie zrobić, żeby było user bin python 3. Jak sobie to dodam, to będę mógł w taki sposób odtwarzać. Dobra, działa. Mamy to. No to teraz weź mi to, zdekoduj. Dekodowało się to... Ha. BASE64 decode python. O, będzie git chyba. Jakiś kod mi kiedyś pokażesz? Dzięki. Dobra, otwierasz, czytasz. Dziwnie to wygląda. Tutaj. Decode string. Kurczę, ja znam inną opcję. Znaczy, kojarzyłem inną opcję. Zobaczmy to z dokumentacji Pythona. Bo ja kojarzyłem trochę inną opcję. Czyli, o, właśnie coś takiego kojarzyłem. Czyli jest takie coś, dobra. Czyli weźmy base64, jak chcę decode, nie? Decode. Na początku dupa równa się to. I od dupa, prawda? I wyświetlę dupę. Teraz czy to jest krótsze? Jest krótsze. W sensie, że przedtem było gdzieś tutaj, nie? Dobra. Jest jakaś szansa, że to działa. Nie wiemy tego, czy to działa. Mam nadzieję, że działa. No to teraz sobie zróbmy taką pętelkę, nie? Tylko, że... Pętelka? Dobra, może być pętelka. Pętelkę zaczniemy sobie od tego. Ups, przepraszam. Od tego. Tak. No i jeżeli jest prawda, czyli tak. A, jeszcze mógłbym sobie w sumie tutaj dodać, żeby to było w standardzie UTF-8, bo to też jest git całkiem, UTF-8, żeby mi czegoś nie wrzuciło dziwnego. No i dobra. I dekoduj mi to, dekoduj.
I jeżeli wykryjesz ten znaczek w dupa, to go to go wyprintuj i skończ. Dobra, czy to się uda? Nie. To się nie udało. Czemu to się nie udało? To jest pytanie. Czemu to się mogło nie udać? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Ja znam odpowiedź. Bo wiem, że moje programowanie to jest poziom. Teraz? Udało się. Dobra. Czyli tyle base'ów przeleciało, aż zrobiło. Działa, dobra. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja mam bardziej programming niż kryptografii, ale dobra, bo to takie na krypto to słaba ocena. Na programming, okej. Na razie.